Opowiadanie Górale, Lachy i Cepry Władysław Orkan, listy ze wsi Lachami górale nazywają chłopów dulskich, niekoniecznie w nizinach mieszkających, lecz ubierających się w górnice konopne, sukmany kroju krakowskiego i ciężkie buty z cholewami, w przeciwieństwie do z owczej wełny przyodziewku i kierpców górali. Lach w powiedzeniu Górala jest więc raczej określeniem odmiennego etnicznego typu, a nie jako wąś wrogą lub pogardliwą przezwą. Te ostatnie stosuje się, i to przeważnie w Zakopanem, do tzw. półpanów, osobników miejskich, więcej psychicznie niż etnicznie nawet bezrasowych, określając ich jednym słowem – cepry. Mylnie też sądzą bywalcy pod tatrami, że wszyscy obcy spoza Podhala w opinii górala to cepry. Nie nazwie góral ceprem pana prawdziwego, inteligenta. Inaczej ma się rzecz z głupim, choćby po pańsku ubranym filistrem. Ten, pozbawiony całkowicie zdolności obrazowego myślenia, nie rozumie ani treści, ani formy innego, zwłaszcza tak odmiennego jak góralski, od swej purhawkowatości, życia. I stykając się lub rozmawiając z góralem, zawdy wyjdzie jako niepodatny lotnej inności, jedno swoje mucący plewy cep, ceper. To też jeden z gazdów, któremu obmierzła już tempość takich panów, zwracając się raz z czymś zawiłem do prawdziwego inteligenta, powiada: No, wy to pojmiecie, boście chłop. Chodzieście pan, aleście chłop. Nie mogą też być dla górala ceprami Lachy, naród chłopski, choć obcy odmienny, ale wyraźny w typie rasowy. Wlackiż to przecie kmiecia krakowskiego strój odział wyspiański, intuicją genialną króla na grodzie wawelskim, bo knieziów to strój w kmietach zachowany, gdy miasto modą poszło zagraniczną. Nigdy nie zapomnę chwili, bawiąc się przed laty pod Sączem, szedłem polami wśród zbóż zbrzezny do Podegrodzia. Święto było. Odpust w Podegrodziu czas przed południa. Naraz wyrósł przede mną z wysokiego żyta na ścieżce cud nie cud, zjawisko. Wysoki, rosły kmiet w butach palonych, tabaczkowych spodniach, wpuszczonych za cholewy, w opończy czy też tabaczkowej, Suto na kołnierzu szytej, na ramionach wolno zawieszonej, w koszuli białej, lnianej, w haftowanym bogato żupanie, pasem litym, węzeł z boku wiązanym, przepasany, niby iście zjawiony knieź dawny władacz ziemi sądeckiej. W lachach jest rasa, jak w góralach, wyraźność w stroju, w mowie. Pomiędzy nimi zaś jest pas dzielący. Pomiędzy nimi zaś jest pas dzielący, zamieszkały przez ludzi nijakich. Chłopi tu chodzą jak strachy na wróble, boso w gaciach strzępiastych, wybaczcie. Katanczyna na tem wisząca, jak z ojca na pasterzu, kapelusina na głowie, kłapciasta. i nikłe to, od wiatru by się obaliło. Strachotnego też ducha, bez typu, bez wyrazu, bez rasy, ni pies, ni wydra, jak to mówią. Takiego nic nie zapali, nic nie wzruszy, nic naprawdę nie zgniewa. Kaprawę też ma namiętności. Teloino współczucia od spotkanych bierze co chrobak ziemny, bezochronny. Na mile takie wsi u spadów w załomach podgórza się ciągną. Dużo napotyka się matołków i wolowatych. Nie są to lachy, górale, cepry, ale po prostu bieda. Górale też niekoniecznie muszą w górach mieszkać, jak lachy na nizinach. Sądeckie o lackim typie wciska się daleko w góry, a zaś na równi czarno-dunajeckiej najczystsi górale pasą konie. Tyle, że Tatry mają przed oczami. Jak zakreślić granice góralszczyzny, czyli uświadamiającego się od odrębności swej szerokiego Podhala? Dużo na zjazdach Podhala notem było gwary. Nie pójdę tu za zdaniem mego przyjaciela, dowódcy dywizji podhalańskiej generała Galicy, który granice Podhala przesuwa wraz z przesunięciem oddziałów jego dywizji. Doszlibyśmy bowiem już po Rzeszów i Kołomyje. To mi się widzi trochę przesadzone. Skłaniałbym się raczej do określenia Kazimierza Tettmajera, który na głowienie się nasze pokąd góralszczyzna sięga, odrzekł po prostu, pokąd portki góralskie sięgają. I w sedno mnie mam trafił. Już Witkiewicz podkreślił wagę białych portek. Bardzo szczególny jest porządek, mówi, w jakim góral pozbywa się różnych części stroju. Bądź bogacąc się, bądź też z jakich innych powodów, jak na przykład ożenienia się z ceperką, która chce, żeby wyglądał jak pan. Naprzód więc znikają kierpce, potem kapelusz, dalej zjawia się pańska koszula, kamizelka, krawat. Nareszcie znika cucha, zamieniona na jakiś żakiet. Pozostają najwytrwalej, najdłużej portki. W nich jest szczególna moc obyczajowa i szczególny czar elegancji i piękna. Jak panowie, przebierając się za górali, zaczynają od włożenia cyfrowanych portek, tak dla górala, przebierającego się za pana, ostatnią rzeczą własną, którą z siebie zrzuca, są portki. Zatem, portki góralskie określają granice pod hala. Tu nasuwa się ich rozszerzenie łatwe. Naszyć by portek z orawskiego cienkiego sukna w nowym targu, naładować nawozy, puścić się poza podchale i rozdawać po drodze za darmo. Ci chodzący w gaciętach strzępiastych z pocałowaniem ręki by je wzięli. Wielu też z lachów mać można, przykłoniłoby ku podchalu piękne, cyfrowane portki. Najbardziej pokojowa, jaką pomyśleć można, aneksja. Jeno nie wiada. Czy by na dobro podchalowi wyszła, bo choć niby w portkach sens, wydry one w Jastrzębia nie zmienią. Nie mówiąc już o ludziach nijakich, których i tak za dosyć w podchale przysiąka, lach jest we wszystkim od górala różny. Weźmy na przykład sposób pracowania obu. Podczas gdy lach powolny pracuje automatycznie z nieprzerywaniem miarowo, temperament nerwowy górala ciska go od roboty do roboty szybkiej, gwałtownej. Do zapalenia, w przeciągu też dwa kroć szybszego czasu skosi, zorze trzy razy tyle co tamten, a potem siedzi na przyzbie i kurzy fajkę. Wziąć całokształt kształt żywo bycia gazdy górala, jego sposób urządzenia się, jego zamiłowania, sztukę, światopogląd cały i porównać z życiem kmiecia podkrakowskiego, to różnice wystąpią jak u członków niejednej nacji. Typowi rdzenni określeni doliną Dunajca pod halanie Bliżsi też wydadzą się słowaką z nadwagu, niż lachą spod Krakowa. Pomnę, jechałem kiedyś z przyjacielem pod podhalaninem koleją przez słowacką ziemię do Budapesztu. Gdzieś koło Tręczyna towarzysz mój, obserwujący z okna mijane osiedla, woła do mnie zdumiony. Patrz się, patrz się, edymy jeszcze z hala nie wyjechali. Takie same obejścia i syćko jak u nas na podchalu.” Krewieństwo to w budowach, sztuce, w obyczaju Podhala ze Słowaczyzną sięga może daleko wstecz czasów Wielkiego Księstwa Morawskiego, gdy zaś ziemie lackie były pod Kniezia Krakowskiego ręką. Stąd ostałaby na podkalu nazwa sąsiadów od północy Lachy. I kto wie przeto, czyby porozumienie wcześniejsze Podhalan ze Słowakami nie załatwiło było inaczej sprawy z Pisza i Jaworzyny. Niemobieły patronat Diabli Żydy słowiańskie sprachy. Lecz mów o takich rzeczach ceprom, nawet podhalańskim.